Kiedy ten samolot ustawiany jest w różnych pozycjach, nie tylko tutaj, nie na tym torze treningowym, ale także choćby podczas lotów treningowych czy w wykonywaniu akrobacji lotniczej. Moroja raz jeszcze walczy z tymi chronometrami, raz jeszcze stara się pokonać tutaj jak najszybciej i najlepiej ten tor. Proszę zobaczyć, z tej kamery widać ci urok torów i urok walki właśnie z tej strony. Ponad 300 km na godzinę, teraz nieco mniej przy tym łuku. Nowy spadła prędkość, no ale Yoshihide Muroya znów jest teraz na torze i znów ten najtrudniejszy wyścigów.